Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w dzisiejszym filmie, który jest filmem podsumowującym ten rok. Kurczę, kto by pomyślał, że to już kolejny rok za nami i tak naprawdę piąte podsumowanie robione przeze mnie. Już tą tradycję praktykuję od 2019 roku i w sumie na początek to było takie troszeczkę... No, nie było tego zbyt wiele, jeżeli chodzi o kwestię zasięgową, ale od tamtego roku, a nawet od... w sumie od 2019, można tak powiedzieć, ale tak chyba najbardziej od 2021 się coś zaczęło tutaj kształtować w tym wszystkim, nie wspominając o tym roku. Moi drodzy, chciałabym wam przedstawić statystyki tego kanału na kończący się już rok 2023. Ja standardowo zrobiłam podsumowanie, tak jakby wy je zobaczycie 31 grudnia, ale ja takowo podsumowywać kończę 28 grudnia. Zawsze wtedy zamykam rok, czyli te statystyki mamy od 29 grudnia 2022 do 28 grudnia 2023. To tak w skrócie. Możecie sobie w międzyczasie, kiedy ja to mówię, obejrzeć te statystyki. Zalecam sobie porównać, jeżeli ktoś jest chętny. Ja w opisie tego filmu dam linka do całej playlisty, więc można sobie porównać wszystko, wszystkie statystyki. Tak naprawdę od samego początku założenia kanału, ponieważ gdy robiłam pierwsze podsumowanie w 2019 roku, to ujęłam też te poprzednie lata. Tam były bardzo małe wyniki tego wszystkiego, ale jako ciekawostkę można sobie zobaczyć. Standardowo chciałabym wam podziękować za to, jak ten kanał się rozwija, ponieważ no, z roku na rok widzę, że jest coraz lepiej. I zdaję sobie sprawę z tego, że to dzięki waszym wysiłkom, ale też moim wysiłkom, ponieważ staram się jakby zajmować tymi materiałami dużo lepiej, czy chociażby po prostu inwestować w kanał, prawda? A to kwestia mikrofonu, a to jakieś inne tego typu kosmetyczne rzeczy. Troszeczkę mój charakter się też zmienił. Jak ktoś by sobie puścił stare materiały, to byłam tam dużo bardziej energiczną osobą niż teraz. Nie mówię, że jestem nieenergiczna, ale mój sposób mowy się troszeczkę zmienił na taki bardziej... może pasujący do, nie wiem, czytania jakichś książek albo coś w tym stylu. Do prawienia opowiastek. Ale to dobrze. Wiele osób chwali mój głos i też również udzielam się często w jakichś dubbingach do Machinim albo coś w tym stylu. No, ale to jest inna kwestia, w ogóle całkiem nie dzisiaj chciałam o tym, nie chciałam ci o tym rozmawiać. Jezu, nie nagrywałam dłuższy czas, ponieważ te materiały, co widzieliście, były nagrane na zapas i troszeczkę się dzisiaj jąkam, ale to tak mam standardowo w zwyczaju. Moi drodzy, oprócz takiego podsumowania statystyk na kanale, ja sobie zawsze też robię takie prywatne podsumowanie sama dla siebie, co się udało zrobić w danym roku. I szczerze mówiąc, wypisałam sobie tylko 4 takie rzeczy. Tylko, że jedna jest naprawdę bardzo ważna i tak naprawdę zajęła mi większość tego roku. Ponad połowę. I oczywiście mówię tutaj o ślubie. Ale do tego przejdę może później. Tak, ja zawsze sobie robię podsumowanie miesiącami, można by powiedzieć, więc... Pierwsze takie osiągnięcie, no to w marcu ukończyłam sobie kurs AutoCAD-a na stopniu pierwszym. Nie wiem, czy ktoś z was jeszcze pamięta, ale był czas, że projektowałam wnętrza, pracowałam jako projektant. No i liczyłam na to, że ten AutoCAD pozwoli mi troszeczkę powiększyć sobie umiejętności, portfolio i tak dalej. Ale w międzyczasie się wydarzyło dużo innych spraw i podjęłam decyzję, że jednak projektowanie idzie w odstawkę i że zacznę coś całkiem innego. Ale do tego też może przejdę później, więc tak, w marcu sobie ukończyłam kurs, jestem zadowolona, mam certyfikat, także może przyszłościowo jeszcze mi się to do czegoś przyda, a jak nie, to i tak całkiem fajne osiągnięcie.
No i tak, rzecz, która jest bardzo duża. W lipcu, konkretnie pod koniec lipca 29, wzięłam ślub z Damianem. Znaliśmy się już bardzo długo. Znamy się w sumie bardzo długo. Tak naprawdę 3 dni przed ślubem stuknęło nam 6 lat w związku. Więc kurczę, no naprawdę. Wow. Także ten ślub to, powiem wam, że naprawdę było coś naprawdę dużego, w sensie nawet człowiek o tym tak nie myśli, ale prawda jest taka, że ta pierwsza połowa roku do tego ślubu była tak bardzo intensywna, ale tak mega przyjemnie, wiecie? W sensie teraz troszeczkę mam taką stagnację i boję się, że w przyszłym roku będzie mi tego brakować, takiego załatwiania spraw, bo naprawdę odwiedziliśmy bardzo dużą część rodziny, różną. Chodziliśmy wiele razy na pocztę, żeby wysłać gdzieś jakieś zaproszenia. Rozmawialiśmy z wieloma osobami przez telefon i nie tylko przez telefon. No powiem wam, że to są nieopisane uczucia, dodatkowo te wszystkie rzeczy wokoło, typu organizacja garnituru, organizacja sali, organizacja sukni ślubnej, fryzur, makijażu, ja nie wiem. Dla mnie to było coś naprawdę wspaniałego, jak tak sobie o tym pomyślę. I to są wspomnienia, które mnie bardzo podbudowują. Przynajmniej w tym roku, na pewno. Ale jeszcze pewnie przez następne lata też będą mnie podbudowywać. Miejmy nadzieję, że całe życie będą mnie podbudowywać. Wiele spędziliśmy czasu z naszymi przyjaciółmi. Chociaż nie powiem, był to też czas bardzo bolesny, ponieważ duża część rodziny jednak powiedziała, że nie przyjdzie. Zakończyły się nasze pewne znajomości z niektórymi osobami. No niestety, tak to bywa. Ale lepiej myśleć o tych pozytywach. Więc powiem wam, że ślub to naprawdę było coś ogromnego. Niby wszystko można mówić w jednym zdaniu, ale zajęło nam to 7 miesięcy. Nawet ponad. No, tak naprawdę od nowego roku zajmowaliśmy się już jakimiś tam przygotowaniami powoli. Tak w sumie od marca się zaczęło już tak na poważnie bardziej. Tak więc to było bardzo intensywne. Ja w tym czasie też nie pracowałam, więc miałam prościej się tym wszystkim zajmować. Także to też spędzałam bardzo dużo czasu nad tym. No dobrze, no. Mogę tak o tym ślubie gadać godzinami, ponieważ w sumie nie powiedziałam wam zbyt wiele na ten temat. Szczególnie, że ciężko było zebrać myśli od razu po ślubie. Więc opowiadanie o tym na odcinku którymś tam z Gothica 3 było naprawdę trudne. Takie niekompletne. Może kiedyś zrobię na ten temat jakiś materiał, może na rocznicę ślubu pierwszą. Też chciałam wrzucić jakiś teledysk ze ślubu, albo taki zmontować samemu z tego filmu ślubnego taki właśnie materiał. Ale myślę, że to wszystko jeszcze przede mną i raczej się tym zajmę później. Idąc dalej, kolejną ważną rzeczą, która się zdarzyła dosłownie tydzień przed chyba ślubem, to był fakt, że otrzymałam informację, że dostałam się na studia. I właśnie tutaj chodziło mi o to, że to był ten moment, kiedy w sumie rzuciłam to projektowanie, ponieważ nie przynosiło to żadnego zysku i doszłam do wniosku, że tylko siebie psuję psychicznie i wyniszczam. Więc podjęłam decyzję wrócenia na uczelnię, tym razem nie na filologię polską, tak jak był moment, że ją studiowałam. Powiem wam, że pierwszy raz w życiu wybrałam świadomie kierunek studiów, bo z tą filologią to było tak, że ona była wybrana w sumie nieświadomie. Była wybrana pod wpływem impulsu, to znaczy, jeżeli chcesz być nauczycielem, to musisz iść na filologię. Jeżeli chcesz być nauczycielem polskiego, to zostaje ci tylko filologia polska. I taki właśnie był mój wybór studiów. Ja nawet nie patrzyłam wtedy na program, na przedmioty, na nic. Po prostu szłam przed siebie, nie patrząc się na nic. A teraz właśnie jak wybrałam studia, to faktycznie się skupiłam na tym, czy mi się to podoba, czy chcę to robić, co będę robić na tych studiach. I powiem wam, że na razie nie jestem zawiedziona. Studiuję informację naukową i bibliotekoznawstwo od października. Przede mną sesja, więc też nie wiem, jak to będzie z tymi materiałami na YouTubie. Chciałabym, żeby były tak, jak są, w dobrym terminie i we wszystkim, ale zobaczymy, jak to będzie.
Staram się nagrywać na zapas dla Was filmy, kiedy tylko mogę, ale jednak sesja trwa 2 tygodnie i okres przed sesją też jest dosyć piekielny. Także staram się to ogarnąć, ale zobaczymy, jak to będzie. I z takich jeszcze fajniejszych rzeczy udało się pierwszy raz w życiu, w grudniu, byłam na stand-upie. Bardzo fajnie. Wybraliśmy się z przyjaciółmi na Mateusza Sochę do Zabrza. Ja nie jestem z Zabrza, ani nawet z Katowic. Ale to szczerze mówiąc było najbliżej i w sumie to był taki jedyny, może nie termin, bo chcieliśmy się wybrać do Katowic, ale okazało się, że Katowice były jedne z pierwszych tam na trasie i w sumie no, nie wyszło nam to, bo wtedy nawet jeszcze nie oglądaliśmy Mateusza Sochy i jego stand-upów, także cóż. Ale fajne doświadczenie być pierwszy raz na czymś takim. Myślę, że nie ostatni, zdecydowanie nie. I zobaczymy, może więcej takich wydarzeń czeka mnie w przyszłym roku. W ogóle jestem ciekawa, jak przyszły rok, jaki on będzie. No bo jednak skupię się wtedy pewnie głównie na studiach. I może na jakichś pomniejszych aktywnościach. Wiadomo, te 4 rzeczy to nie są wszystkie, które się wydarzyły. Tak jak mówię, dużo jeździliśmy po rodzinie, więc dużo miejsc żeśmy odwiedzili. Byliśmy na samym początku w Małych Cichych, w górach, na tej przerwie, jak są Trzy Królowie. Później byliśmy gdzieś tam w Koszalinie w marcu, w okolicach Warszawy w kwietniu. Byliśmy w podróży tak zwanej poślubnej, w sumie w Kołobrzegu. Więc powiem Wam, że tego było od cholery. I jeszcze byliśmy w Tarnowie też w lutym, na tej wystawie z Gotika. No, powiem Wam naprawdę. Kurczę, fajnie było. Ten rok był naprawdę fajny dla mnie. Mam nadzieję, że dla Was też. Możecie dać znać, czy uważacie ten rok za, nie wiem, udany, nieudany. Co sądzicie o jakiś tam... Czy możecie jakby swoje jakieś osiągnięcia sobie tak pomyśleć o nich i uznać, że hej, to było fajne i że w ogóle wow, zrobiłem coś takiego. Kurczę, no ja powiem Wam, że lubię to robić od paru lat, bo mnie to podbudowuje i jest naprawdę super, jeżeli o to chodzi. Tak więc, moi drodzy, tak samo jeżeli jeszcze chodzi o tą kwestię YouTube'a, tak wrócę na chwilę. Cieszę się bardzo, że jest Was tyle, że subskrybenci rosną. Jak dobrze pójdzie, to od przyszłego roku myślę, że możemy liczyć na 1000 subskrypcji i na zarabianie na YouTubie. Znaczy ja mogę liczyć. Wiadomo, że z tego nie ma jakichś kokosów, ale jest to na pewno fajna rzecz, że jednak jakieś tam mikrogrosze z tego będą. W ogóle to świadczy o takim właśnie rozwoju i o przekraczaniu progów i wszystkiego. I co ja jeszcze mogę Wam powiedzieć? Tak w sumie. A no tak, cieszę się, że zakończyłam Gotika 3 na kanale, że się udało, ponieważ zawsze miałam do niego jakiś tam problem z przechodzeniem. Cieszę się również, że udało się skończyć Rizena, ponieważ był czas, że chciałam już go odpuścić, ale cieszę się, że pociągnęłam to dalej, bo nie potrwało to długo, a jednak grę się udało skończyć. I tak zapowiadając przyszłorocznie, myślę, że Gothic 2 Odyseja to będzie seria na cały przyszły rok. Tak mi się wydaje coś. Może będzie moment, że wprowadzę jakąś inną serię, żeby pokończyć jakieś mniejsze gierki po drodze, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Będę się starała, żeby to fajnie wszystko płynnie szło. No i co? Moi drodzy, mamy nowy rok. Jutro, kiedy to oglądacie. Ja mam za parę dni dopiero. Dzisiaj nagrywam, jest 29 grudnia. Chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającego się roku, aby był lepszy od poprzedniego, abyście Wy byli lepsi niż ci jakby to, jacy jesteście teraz, żeby było jeszcze lepiej. No i co? I żeby Wam się wszystko udało, o czym marzycie. I żebyście mieli marzenia i żebyście je spełniali i żebyście spędzali dużo czasu z przyjaciółmi i z rodziną, bo nawet jeżeli ktoś jest introwertykiem, to wierzcie mi, jest to bardzo ważne. Ja jestem bardziej ekstrawertykiem, ale uważam, że kurczę, rodzina jest ważna i przyjaciele są ważni i druga połówka jest bardzo ważna. Po prostu życzę Wam, żebyście uznali, żebyście żyli w przekonaniu, że kolejny rok jest lepszy od poprzedniego, że Wy jesteście lepszą wersją siebie, żebyście się nigdy nie poddawali,
No i cóż, i żeby wszystko ułożyło się po Waszej myśli. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się w kolejnych materiałach z gier. No i miejmy nadzieję, że w kolejnym podsumowaniu równo za rok.